Cześć, zapraszam Cię na krótką lekcję o mega przydatnych strukturach present simple i continuous. Pomogą Ci w opanowaniu tego zagadnienia dwa koty. Kot simple, niebieski, będzie wszędzie tam, gdzie coś jest simple. A kot continuous w czerwonej opasce będzie pomagać Ci tam, gdzie potrzeba zdań. W continuous. O co, come on? O to, że w zasadzie zawsze musisz powiedzieć coś w którymś z tych czasów, dlatego present simple, kiedy go potrzebujesz w czterech życiowych sytuacjach. A jakich? No patrz! W zwyczajach i rutynach. Say what? No, my morning routine. Czy ja rano to łóżko ściele, czy nie ściele? I always have breakfast. Bez śniadania z domu nie wychodzę. And you? I jeśli chcesz mi powiedzieć o tym, co się powtarza, bo taki masz zwyczaj, bo ktoś tak zawsze robi, to po prostu czas simple. On jest very simple. No tam czasem trzeba eskę dodać. Ale poza tym, to nie. W prawdach ogólnych, no tak, słońce wstaje na wschodzie, a woda się w 100 stopniach gotuje. Water boils at 100 degrees. I tak jest zawsze. Zawsze też ma eskę, bo woda to... się należy. Po trzecie, to co jeździ według rozkładu jazdy, to co zgodnie z nim lata lub się odbywa, czyli autobus, teatr, kino, pociąg, wszystkie te rzeczy według rozpiski. The bus leaves at 7 i on odjedzie, czy ty jesteś, czy nie. Leaves, eskema. Po czwarte, stany stałe. Czyli ja mieszkam w Bochni. I live in Bochnia. Ja wiem, jest świat poza Bochnią. Czasem do niego zaglądam. Ale tylko czasem. A tak zawsze. I live in Bochnia. To jest stałe dla mnie. A dla ciebie? Where do you live? A, do you. A, no to pytania będą do you. No, właśnie tak jak do you speak English. Ale po kolei. Już powiedziałam, że to czas simple. I, we, you, they... Po prostu bierzesz wyraz ze słownika lub z głowy, a tam, gdzie he, she, it, dodajesz mu eskę. No wiesz już o tym, a że przeczysz przez don't lub doesn't, też już zapewne wiesz. Podobnie jak i to, że pytasz przez do you. A tam, gdzie he, she, it, zapytasz przez does. Świetnie! No i te krótkie pytania to już masz. To jeszcze jedna hiperważna rzecz i tak ping, zapala Ci się to od razu żarówka. Kiedy widzisz, że always, often, never, usually, hardly, ever, to wszystko wyraża częstotliwość. Jak często coś robić, więc musisz zaprzyjaźnić się z niebieskim kotem simple i o wszystkich tych życiowych sytuacjach stałych mówisz w nim. Także, kiedy chcesz powiedzieć every day, every week, every year, to też jest powtarzalność. Once a day, twice a week, three times a year też wyraża powtarzalność i kot simple jest Ci wtedy potrzebny. No wiesz, ten z eską. Jeszcze coś? No, jeszcze możesz powiedzieć in the morning, in the afternoon, at night, nocami czy tam kryminały. Tak zwykle jest i potem mi kot z niebieską bandaną. Mamy to. Mamy simple. Mamy cztery sytuacje, w których go używasz. Mamy wyrażenia, które są Ci potrzebne. No i tam tą skipkę gramatyki, żeby ogarnąć, jak się to składa. Pokażę Ci teraz present continuous, ale najpierw rzuć okiem na naszą stronę internetową, bo może ta lekcja to dla Ciebie za mało. Może chcesz mówić i używać tych i innych struktur. To zapraszam Cię do mojej szkoły angielskiego Encio. Będziesz tu płynnie i swobodnie mówić po angielsku. Ale żeby to uczynić, popatrz o co chodzi z czerwonym kotem. Present continuous, czerwona peleryna i cztery sytuacje, w których go używasz, ale cztery zupełnie inne sytuacje, a zatem po kolei. Kiedy coś się dzieje teraz, kiedy coś robisz teraz, I'm reading now, choć w sumie I'm teaching English. Bo jeśli patrzeć na tą sytuację teraźniejszutką, no to I'm teaching English. I'm sitting on a chair, I'm recording. I tyle w zasadzie. I'm wearing a blue jumper. Ok? No ale ja mogę też powiedzieć I'm reading a great crime story.
Bo wiesz, mam zakładką zaznaczone, bo ja sobie tam czytam, tak jak po polsku powiesz, że no coś tam czytam, albo jakiś teraz tam serial oglądam i seria piąta. No rozumiesz, takie bardziej szeroko rozumiane teraz. I tak samo jak po polsku jest druga sytuacja, bo jak ja mam coś zaplanowane, postanowione, umówione, że I'm going to a party on Sunday, albo gorzej, I'm going to the dentist tomorrow i tu już kiepska ta będzie impreza u dentysty, no ale dobra, idę. Widzisz, co mówisz po polsku? Idę. Idę do dentysty. Nie, że pójdę, wezmę, nie wiem, po prostu idę. Chociaż siedzę. No to przecież logiczne. Czy trójka też jest logiczna? No jasne, w Stanach tymczasowych, czyli mamusia na weekend przyjechała, she's staying with us this weekend, nie mieszka z nami, she doesn't live, she's just staying with us. Czujesz różnicę? No to jeszcze czwarte, to jest bonusowe użycie. Jak cię coś wkurza, ale tak wkurza, że zasady gramatyki po prostu nie mają znaczenia, bo on ciągle gubi te klucze. A mi się ciągle to auto psuje. The car's always breaking down when I need it most. To ja to powiem present continuous z czerwonym kotem, chociaż się to powtarza. Ale rozumiesz, tak mnie to wkurza. To takie ekstra użycie tego czasu. Jak to się składa? Popatrz, present continuous, cztery... No wyobraź sobie cztery nogi kota. Pierwsza to jest osoba, druga to jest, jak każdy czas continuous, I am, you are, he, she is, czyli musisz odmienić be. Mamy dwie przednie nogi. No trzecie, o czymś to zdanie mówisz, więc potrzebny ci jakiś czasownik. No nie wiem, jeść, pić, spać, co tam dalej. No i wiadomo, że ten czasownik musi mieć ing, więc ta czwarta noga. Tak sobie to zapamiętaj, present continuous, kot cztery nogi ma. Nie pozbawiaj go żadnej I am teaching. No English to piąty, to ogon. Ale no to możesz powiedzieć lub nie. Masz to? Wiadomo, że I am, you are i he is, że tym się przeczy, czyli he isn't teaching English i are you teaching? No, you are learning English. Masz to, no masz to, bo to przecież już nie jest nowość dla ciebie. Wyrażenia typowe dla tego czasu continuous, które zapalają żarówkę, to wszystkie odmiany teraz. Now, right now, at the moment, at present, this week, this year, this month. No w tym semestrze cisnę fizykę, bo odchodzi, więc potrzebuję na świadectwie. I'm learning physics. Bo tak normalnie to nie. Ale chwilowo muszę. Tak? Tymczasowo. Great job! Mamy dwa czasy obgadane. Wiemy kiedy, wiemy jakie wyrażenia, to ja proponuję ci teraz zasubskrybować ten kanał, bo takich filmików jest tu masę. I na słówka, i na gramatykę. Ale zasubskrybowane? To przykłady, examples. No bo zobacz, dwa przykłady mam dla ciebie. I never work on Sundays. Widzisz tego simpla kota? I never work. Na niebiesko. But this weekend I'm helping my friends in their shop. No i tu kod continuous. Zobacz, podkreśliłam to dla ciebie. I never work. No bo nie. No ale no, bo w ten weekend I'm helping. No i kod continuous. Dwa koty w jednym zdaniu w ogóle się nawet nie biją. To jeszcze jeden taki przykład. Zobacz. We normally have a coffee break at 10, but today there's a lot of work, so we're not having one. Nie ma kawusi, nie robimy przerwy. Patrz, we normally have, to zwykle mamy, no to simple kod niebieski leży. But we're not having one, dzisiaj nie. Kod czerwony łapą zagarnia. Gotowi na ćwiczenia? O, nie ma dużo, rozpykasz to w dwie minuty. Moja siostra ma dwóch synów. No, ma ich na stałe. Więc powiemy to, że... Fajne chłopaki są. I powiemy, że ona ich ma. No to has czy having is having? Nie, no ona ich ma. She has two sons. No i kot niebieski wjechał. Ale patrz teraz na moją siostrę. Kąpię się. Teraz, w tym momencie. She... No, she... She is having a bath. No tak.
Nie mówimy o jej stanie posiadania łazienki. Nie, ona się teraz kąpie. She is having a bath. Widzisz to? Right now tam przecież stoi, więc piękna żarówka ci się bardzo dobrze zapaliła. Spójrz. A, lekcje w mojej szkole. No, tak jest w tej szkole. No to powie, że my lessons in my school start at 8. Luckily not at 7:30. Tak dobrze, że to od 8. Ale widzisz, zawsze, stale, tak? Można by też powiedzieć school starts, wtedy eskę, bo ona szkoła, at 8. Jeszcze chyba jeden mam dla ciebie. Patrz, masz kombo przykład. Dwa razy użyj tego give. No i jak się domyślasz, bardzo słusznie, raz kod niebieski, raz kod czerwony, raz simple, raz continuous, ale czy w takiej kolejności? No chyba tak, bo tak ogólnie to zawsze i codziennie dają zadanie, no ale no dziś nie, bo jest święto. Masz to? Jak jeszcze nie, to sobie zapauzuj, a ja powiem tak. Teachers give homework every day, but today they aren't giving any because of a holiday. Wow. Widzisz? Teachers give, they aren't giving. Gdyby był jeden nauczyciel i o nim była mowa, to powiemy the teacher gives, nie? To mu się ta eska należy. No ale tu teachers give, but today they aren't giving. Juhuhu! Daliśmy radę. Jeśli to dla ciebie mało, lub jeśli coś z tych czasów jest niejasne, poszukaj na naszym kanale gramatyki. Popatrz, są i shortsy, i są filmiki poziome o gramatyce, o czasownikach nieregularnych, o słówkach, do wyboru, do koloru, gier, zagadek, prezentacji. Na pewno pomożemy ci tu z angielskim. Albo, tak jak powiedziałam, zajrzyj do naszej szkoły językowej, ucz się z nami w Bochni lub online. Słówek i gramatyki, wiadomo, to twoje klocki, żeby mówić płynnie i swobodnie po angielsku. Dzwoń śmiało lub włączaj kolejny filmik. Bye!